Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Chociaż dzisiaj bardziej powinienem powiedzieć cześć, tutaj Tomasz Kopyra, szef jury konkursu piw rzemieślniczych Kraft Roku 2019. Małe podsumowanie okiem szefa jury, wyjaśnienie pewnych kwestii, które mimo wyjaśniania tego co roku nadal pozostają niezrozumiałe. Bardzo się cieszę, że udało się przeprowadzić ten konkurs sprawnie, bez jakichś wpadek. No właściwie największą wpadką, która mnie troszkę mi ciśnienie podniosła, to jest to, że podczas gali realizator dźwięku użył muzyki, której nie powinien użyć, bo po prostu naruszała prawa autorskie i YouTube nam zablokował na całym świecie przez jedną piosenkę AC/DC. Zablokował nam na cały świat livestream. Ja, żeby sytuację żeby jak najszybciej ten live przywrócić, powiedziałem, no to drogi YouTubie, to usuń już tą muzykę. Usuń ją, ale przywróć live'a. Pozaznaczałem wszystkie, bo tam było jedna piosenka zablokowała, ale było powiedzmy takich piosenek, które on użył w ogóle, których nie powinien użyć. Było 13 czy 12. Pozaznaczałem wszystkie, żeby pousuwał. Efekt był taki, że live cisza. No i co? No i wyszło, że to nasza wina. O, nawet dźwięku nie potrafią partacze ustawić, więc to nie tak. To nie tak było. Tutaj naprawdę realizator dźwięku się nie popisał. To, co grał zespół, już było ok, ale to, co było po prostu puszczane z puszki, no niestety nie powinno nigdy być puszczane. Więc to mi ciśnienie podniosło, to jest rzeczywiście jakaś tam wpadka. Myślę, że na następny raz po prostu będzie trzeba mu po prostu przygotować listę. Proszę, możesz korzystać z takich plików i to sobie używać. I to jest kolejna rzecz, o której trzeba myśleć. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że to się wszystko udało przeprowadzić, bo to jest naprawdę miesiąc przed KPR-em już mi się zaczynają sny o KPR-ze, że coś zawalę, że coś kogoś nie zaproszę, że nie wiadomo co. Ale słuchajcie, dzisiaj jeszcze mi się śniło. Miałem sen normalnie, że no dobra, ten konkurs przeprowadzony, te 2 dni, ale nie, przecież oni mieli cały rok sędziować te piwa. No ta schiza totalna, więc... Ale duża zasługa w tym ekipy Browamatora. Praktycznie przez te 3 dni, w zasadzie 4, tak, w zasadzie 4, bo sędziowanie się odbywało w piątek i w czwartek i w piątek, główne sędziowanie. W sobotę wybór Kraftu Roku, a w środę już żeśmy przygotowywali to, żeby jak najszybciej wydać rano o 9:00 pierwszą transzę. Efekt jest taki, że jak ja przyjechałem w środę, to w sobotę po wyborze Kraftu Roku ja sobie pomyślałem, kurka, ja nawet do Kasi nie zadzwoniłem przez 3 dni. Coś tam pisałem na tym, że żyję, że tam i tak dalej, ale na Messengerze, ale nie zadzwoniłem, bo po prostu nie było kiedy. Ja sobie uświadomiłem, że byliśmy w hotelu nad Zalewem Sulejowskim. W ogóle ktoś tam chodził, mówił, że o, piękne okoliczności przyrody. Ja nawet do brzegu tej rzeki, tej wody nie podszedłem, bo nie było kiedy. W sobotę już sobie po tym Krafcie Roku, po tym telefonie do Kasi, sobie wyszedłem na dwór, mówię, a to pójdę, ale mówię, a zimno, wrócę się po kurtkę. Wróciłem się po kurtkę, już nie wyszedłem, bo już mnie złapali, a tutaj musimy coś do transmisji, a tu powiedz mi jak sędziowie, bo trzeba ich opisać. Więc to jest niewyobrażalna ilość pracy administracyjnej, ale też takiej koncepcyjnej, bo to trzeba połączyć. To są w ogóle jak rozwiązywanie łamigłówek typu. Mamy 615 piw w różnych kategoriach. Część z tych kategorii, w części z tych kategorii jest kilka piw, ale są takie kategorie, gdzie jest kilkadziesiąt piw. I teraz, żeby sędzia mógł ogarnąć to, bo my mamy też specyficzny, aczkolwiek uważam, że bardzo dobry sposób sędziowania, czyli nie jest tak, jak jest na przykład na konkursie PSPD, że sędzia dostaje jedno piwo, sam sobie ciszy, coś tam skrobie, oddaje, dostaje następne piwo, coś tam skrobie, oddaje i tak dalej. I potem nagle wrzuca się te wszystkie wyniki do komputera i ha! Zaskoczenie. Jak to piwo mogło wygrać? A, bo jeden sędzia zjechał to piwo. Albo inaczej, bo było piwo, które wszyscy oceniali lepiej oprócz jednego sędziego, on je zjechał i dzięki temu ono nie dostało złotego medalu, nie? Ja uważam, że to jest zły system. U nas jest system taki, że sędziowie dostają piwa, pracują w ciszy nad tymi piwami, nie? Czyli sobie tam notują, wynotowują, co w danym piwie czują, które uważają za najlepsze, za ten. Następnie jak kiwają głową, że już są gotowi, to dochodzi do etapu dyskusji. No i na etapie dyskusji mówią, no bo jaki w ogóle jest cel tych sędziów? Ja powiedziałem, macie dwa cele tylko. Dwie rzeczy musicie zrobić. Pierwsza, wybrać 3 najlepsze piwa na stole. Nie 4, nie 8, nie uszeregować po kolei, nie, tylko 3. Interesują nas zawsze tylko 3 najlepsze piwa. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli w kategorii jest na przykład 30 piw, tak? To jeżeli podzielimy te 30 piw na 3 stoły, na każdy po 10 piw, to sędziowie, wybierając 3 piwa, nawet gdyby była taka historia, że na jednym stole są same 10 sztosów, a na 2 następnych stołach są same badziewia, nie w stylu w ogóle wadliwe, smród, brud i w ogóle masakra, to te 3 najlepsze piwa plus 6 teoretycznie tych gorszych wchodzi do finału i tamte 3 wygrają. Więc jest to prosty system, jest to logiczny system, jest to szybki system, bo stosunkowo szybko się sędziuje. Następnie jak już sędziowie wybiorą albo wcześniej, wspólnie, żeby też przyspieszyć ten proces, opisują każde piwo, tak żeby dać feedback browarowi, czyli wypełniają metryczki. Te metryczki w tym roku będzie rozsyłał Browamator, bo to jest dosyć żmudna i taka no, niezbyt kreatywna praca. Ja powiedziałem, że już mam tego potąd wszystkiego, więc ustaliłem z Browamatorem, że Browamator się tym zajmie. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że dzięki temu metryczki dotrą do Was szybciej, znaczy do browarów, niż robiłem to ja sam, no bo można to jakoś tą pracę podzielić. Metryczki są zdigitalizowane, były digitalizowane też na bieżąco, ewidencjonowane. Tutaj wielkie podziękowania dla Mariusza, który się tym zajmował. No i sędziowie wybierają 3 najlepsze piwa w toku dyskusji, ale, i tu jest ważna rzecz, którą chcę wyjaśnić, którą wyjaśniam co roku, ale nadal wielu z widzów, z konsumentów tego nie rozumie. Dlaczego nie przyznali złotego medalu? Dlaczego nie przyznali żadnego medalu? Jak to jest możliwe? Otóż, to jest też coś, co ja wymyśliłem albo wdrożyłem na podstawie moich doświadczeń z konkursów bardzo dużych, ale też z konkursów mniejszych. Otóż sędziowałem na największym konkursie na świecie, GABF, czyli Great American Beer Festival. Ponad 8000 zgłoszonych piw w 100 kategoriach, około 100 kategorii, 8000 zgłoszonych piw. Sędziowałem na World Beer Cup i tam miałem sytuację, że w jednej z najbardziej obsadzonych kategorii, to był imperialny stout barrel aged albo imperialny stout, sędziowie amerykańscy mówią, tu chyba nie będzie złotego medalu. A tak na nich patrzę. Słuchajcie, to jest kategoria, w której jest zgłoszone ponad 100 piw. I ani jedno z tych 100 piw nie zasługiwało na złoty medal, no bo oczywiście tam też są eliminacje. I tam jest z kolei taki system, że tam na stół wjeżdża zwykle 14... nie więcej niż 24 piwa chyba, ale stół jest dzielony na pół i pół stołu, 3 sędziów zwykle, 3 i 3 lub 4 z drugiej strony dostaje połowę tych piw, przepuszcza 3 piwa, ci 3 piwa, czyli 6 idzie do następnej rundy. No tam to już w ogóle u nas rund kwalifikacyjnych jest tylko 1, dlatego że ja staram się tak porozdzielać kategorie, żeby liczba piw w kategorii nie przekraczała 48. Dlaczego 48? Nie chcę, żeby na stole było więcej niż 12 piw jednorazowo. Czyli jak mamy 48, mamy 4 stoły. Jeżeli na każdym stole będzie wybierane 3 piwa najlepsze, no to znowu do finału trafi tylko 4 razy 3, 12. Natomiast gdyby już było 60 piw, no to już by trafiło 15. Jedyna kategoria, która była sędziowana w liczbie 12 piw naraz, to był Amber Lager, ale już na przykład jak w imperialnych stautach albo w porterach wypadło 12, to ja już to podzieliłem. 6 na jeden stół, 6 na drugi. 3 najlepsze wybierzcie. I oczywiście czasami sędziowie mówią, nie ma 3 dobrych. 2 są dobre, a 4 są z wadami. I nie puścimy dalej, no bo po co? Nie ma sensu do finału. I to samo jest z medalami. Sędziowałem też na konkursie w Japonii. I to mi też otworzyło oczy, bo tam była taka idea, że podzielili sobie wszystko na każdą osobną kategorię. Tak jak u nas są podkategorie w kategoriach, tam wszystko było osobno. Ale miałem sytuację, że przychodzi piwo, siedzimy wszyscy tam, 6 sędziów, jest jedno piwo zgłoszone. To jak sędziować jedno piwo? No to absurd. Nie. Bo piwo jest zgłoszone w jakiejś kategorii. Ta kategoria ma opis. Sędziowie, którzy sędziują, mają jakieś doświadczenie. Wypili już ileś piw w tym stylu. I oni to jedno piwo odnoszą do swoich doświadczeń i mówią tak. Patrząc na to, co jest w opisie stylu, patrząc na nasze jakby doświadczenia, my mówimy, że to piwo zasługuje na złoty medal. Tam chyba jak ja sędziowałem, to jedno piwo ono złotego nie dostało, bo tam coś tam było, ale dostało srebrny medal. W kategorii, w której było zgłoszone tylko jedno piwo. U nas takiej sytuacji nie było, ale mieliśmy takie kategorie, gdzie były 2-3 piwa. I przyznawali sędziowie medale. Ale była też kategoria, w której było ponad 20 zgłoszonych piw, a sędziowie powiedzieli, złota nie przyznamy. Bo nie ma takiego piwa, które by było na poziomie światowym na złoty medal. I to jest dlaczego w niektórych kategoriach nie ma złotych medali, a w niektórych jest złoto, ale nie ma już następnych. No bo, no dobra, to jedno jest zarąbiste, ale następne już nie. Więc to jest nieintuicyjne dla konsumenta, ale jak się nad tym zastanowić, to ma jak najbardziej sens. Bo jest kilka powodów, dlaczego nie przyznaje się medalu. Albo piwa są wadliwe, czyli mają wadę. Jeżeli ta wada jest bardzo wyraźna, no to po prostu no, w jakiś sposób byśmy ośmieszali konkurs, ale też siebie jako sędziów, jeżeli byśmy się podpisywali, złoty medal dostaje piwo, które jest skwaśniałe, a kategoria jest pils. Rozumiecie, o co chodzi? Ale też piwa nie w stylu, czyli jeżeli to jest kategoria, która ma się charakteryzować tym i tym, i to piwo się charakteryzuje czymś innym, to nie możemy mu dać medalu, bo potem dojdzie do takich kwiatków, że na przykład ktoś w ciemnych lagerach zgłosi stouta, a my ogłosimy, że on ma złoty medal. Nie? No ale to co? To nie czuliście, że jest, że są estry? No czuliśmy, no ale takie dobre piwo. No nie! Jeżeli ma być lager, to ma być kurka lager. A lager ma być czysty i nie może mieć estrów. I oczywiście, że może tak być, że oni chcieli lagera zrobić, a jest estrowy, nie? Ale i na przykład napiszą, że no bardziej jak stout smakuje, albo za dużo palonych słodów, albo gdzieś tam za dużo goryczki, whatever, nie? Także to są dwa powody. Albo są wady w piwie, albo jest nie w stylu. I ja jako szef jury oczywiście wolałbym mieć komplet medali. Większy prestiż w ogóle. Ale też chciałbym, żeby no, liczba zgłoszeń jakby szła za tym, a nie, że 4 piwa zgłoszone, 3 medale, nie? No to też nie wygląda dobrze. Natomiast pojawiły się głosy też z drugiej strony, że tak naprawdę to my za dużo tych medali dajemy, bo prawie każdy dostał medal. No nie, no nie. Browarów, które zostały nagrodzone medalem chociażby jednym, jest 63, natomiast zgłoszonych browarów wzięło udział w konkursie 119. Tu trzeba powiedzieć, że zgłoszeń też mieliśmy rekordową, zgłoszeń nie mieliśmy rekordowej, ale rekordową liczbę zgłoszeń piw, a zwłaszcza polskich piw. Dlaczego? W tym roku w konkursie brało udział 615 piw i tylko 3 piwa były to piwa zagraniczne. Nie, przepraszam, z 3 browarów, a piw zagranicznych było 5 czy tam 6. Natomiast w zeszłym roku samych miodów mieliśmy ponad 30. I też się pojawiają pytania, a dlaczego miodów nie było? No dlatego nie było, że tak naprawdę dla miodosytników ta jedna nasza kategoria to było za mało. I oni postanowili też, no że, już narzekali w zeszłym roku, że oni by chcieli, żeby tych kategorii było ze 3-4, bo jak to oni tak mają sędziować półtoraka razem z miodem tam z ziołami. To w ogóle to się nie godzi. No i też w związku z tym, że KPR się odłączył od poznańskich targów piwnych, a konferencja miodosytników pozostała przy poznańskich targach piwnych, z Matejem ustaliliśmy, że Matej, weźcie, zróbcie sobie wy ten konkurs miodosytnicy sami, taki jak chcecie. Natomiast my, żeby wam nie robić konkurencji, nie robić bałaganu, że jedni tu wyjdą, drudzy tam, to my po prostu odpuścimy tę kategorię, my wrócimy sobie do piwa i tak się też stało. Więc mniej browarów zagranicznych wzięło udział, no i nie brali miodosytnicy. W związku z czym browarów ogółem było więcej i piw zgłoszonych też było więcej. W zeszłym roku chyba było 599 lub 7 piw, a teraz było 615. Więc przyznane zostało 120 medali, z tego 30 złotych. Czyli trochę więcej niż połowa browarów nagrodzonych, trochę więcej niż połowa złotych medali przyznana, a połowa nieprzyznana. To był też powód, że nie były produkowane blachy do tej pory, tylko zostaną wyprodukowane do już konkretnych browarów. I to jest po prostu racjonalne działanie w duchu zero waste, tak żeby nie było tak, że my musimy 30 blach, bo tyle de facto nie zostało rozdane, nie więcej, 45, po prostu wyrzucić na złom. Przecież to jest chore. Więc w tym roku mieliśmy po prostu takie wizualizacje tych blach, a blachy do browarów dotrą. Browary generalnie bardzo lubią te blachy, bo one się bardzo fajnie eksponują. I ja oczywiście się zgadzam, że bardzo fajnie było, jak rozdanie medali było w piątek, a w sobotę blachy wisiały i konsumenci chodzili i wiedzieli, co mają kupować. Tylko że jak rozdanie było w piątek, to ja miałem urwanie kapelusza, bo my żeśmy musieli się wyrobić z sędziowaniem do piątku, żeby zrobić galę i to nie było fajne. Więc dodatkowo, tak naprawdę nie ma w Polsce festiwalu, na którym by byli wszyscy. Bo albo to jest, koliduje z innymi terminami, albo jest za daleko, albo na przykład nie wszyscy są zaproszeni, nie wszyscy są mile widziani, są jakieś niesnaski, animozje. Na sympozjum koncepcja jest taka, że każdy może przyjechać. Każdy piwowar, każdy właściciel browar może przyjechać. Nie musi brać nawet udziału w sympozjum, bo na galę można było przyjechać na samo rozdanie nagród, wsiąść w samochód, zabrać tam te dyplomy i pojechać do domu. Albo się przespać, zostać na bankiecie. Więc to nie jest jakby żaden nasz wymysł. Tak samo jest na European Beer Star, który jest rozdawane. Medale są na gali biletowanej dla tak naprawdę wstęp wolny mają tylko browary, które odbierają medale, sędziowie, a reszta są bilety sprzedawane normalnie. Na BrauBeviale lub na Drinkteku. Na World Beer Cup, na GABF-ie też jest gala biletowana. Sędziowie mają wstęp za free, a reszta musi płacić. Tak, tylko sędziowie mają za free. Nawet zgłoszone piwa, no dlatego, że tam jak zgłasza, jeżeli tam ponad 1000 browarów zgłasza piwa do konkursu, no to oni się nie pomieszczą, więc bilety są w oczywisty sposób limitują tym, którzy by chcieli wejść. A jednocześnie wydaje mi się, że dużo więcej było browarów, które odbierały. Dzięki temu, że jest to właśnie taka niezależna impreza i na tym nam zależy w sumie. Poza tym też mniejsze ryzyko jest, że jakiś tam podchmielony jegomość będzie się tam ładował na scenę, jak to czasem bywało na poznańskich targach piwnych. Tutaj nie uniknęliśmy tego do końca. Pozdrowienia, pozdro dla kumatych. Ale jednak dużo łatwiej jest w takim swoim gronie takie sytuacje ogarniać, więc... Wydaje mi się, że zmiana, inaczej, połączenie tego z symposium piwowarów zawodowych to jest bardzo dobra koncepcja i nie jest to do końca jakby nic niezwykłego. W Stanach World Beer Cup jest rozdawany na właśnie Kraft Brewers Conference. Co prawda GABF, czyli Great American Beer Festival, konkurs jest na Great American Beer Festival ogłaszany i tam są rzeczywiście te medale wieszane, ale znaczy to ma swoje plusy. Ja nie przeczę, ale ma też minusy. Organizacyjnie to jest, jeżeli to się pokrywa na przykład z festiwalem, to na przykład w Poznaniu dla wielu browarów był problem, żeby stać pod tą sceną i czekać, czy ich wyczytają, bo ktoś musi nalewać to piwo. Więc wszystko ma swoje... A tutaj oni są wyluzowani, no może nie, może spięci, ale przyszli, mogą się skupić na gali. Tak? Mogą pomyśleć o... pogadać z innymi, powmieniać się na spokojnie. A tam jednak już trzeba było pędzić, bo trzeba nalewać piwo. Więc każdy kij ma dwa końce. I ja nie przeczę. Ogłaszanie na imprezie, na festiwalu ma swoje plusy. Oczywiście. Ale ma też minusy. Tak więc wydaje mi się, że... O Krafcie Roku jeszcze słówko. Wydaje mi się, że tegoroczny wynik w ogóle kontrowersyjny nie jest. Natomiast, żeby troszkę oddać wam, znaczy pokazać wam, na czym to polega, mimo że już o tym mówiłem rok temu, ale też, żeby troszkę docenić piwo, które o włos zdobyło Kraft Roku, to powiem wam, jak to wygląda. Więc tak, wybieramy Kraft Roku, wybierało jury, Grand Jury, wybiera spośród zwycięzców kategorii. Czyli już jest trochę lepiej, bo srebrni medaliści, brązowi, więc zostaje 30 piw w tym wypadku. Te piwa ja uszeregowałem od najsłabszego do najmocniejszego. Od generalnie jasnych do ciemnych. I mamy jury, które się składa z 5 osób. Zastanawiałem się, czy nie dać jednak więcej Polaków, ale jednak stwierdziłem, że niech będzie tak, jak było do tej pory, czyli z każdego kraju tylko jedna osoba. Dodatkowo odpadają sędziowie, którzy sędziują, którzy mieli piwo w konkursie. Nie mogą sędziować, bo teoretycznie ich piwo może być na stole w tym Krafcie Roku. Nawet jeżeli nie jest. Jeżeli ja wiem, że nie jest, no ale to by było... Oni mogliby... tu wystawiają w tej kategorii, to będę na ten... Nie, nie mogą. Więc muszą to być sędziowie, którzy nie wystawiają piw. I myślałem nad tym, czy nie dać na przykład 2 Polaków, żeby tam troszkę ten... Chociaż, no bo w zeszłym roku, jak tego Janusza Moczywąsa wybrali, to ja nie byłem z tego powodu szczęśliwy. Aczkolwiek po czasie, po tym, jak się to przetoczyło, uważam, że to był fantastyczny wybór. Dlaczego? Dlatego, że o konkursie było głośno, to wszystkich interesowało, wszyscy chcieli tego spróbować, wszyscy mieli swoje zdanie, no, oczywiście większość krytykowała, ale dodatkowo jeszcze to się super wpisało w to, że Janusz Moczywąs to był taki jakby barometr rynku, taki troszkę igła kompasowa, która pokazuje, w którą stronę będzie to wszystko zmierzało, czyli lagery się sprawdziło. Więc cieszę się, że w tym roku to Hazy Pale Ale, czyli kategoria, której nie było w zeszłym roku, bo po prostu te Hazy Pale Ale były zgłaszane albo w American Pale Ale, albo w American Wheat, jeżeli były z pszenicą. Teraz miały osobną kategorię I ja sądzę, że to jest kategoria bardzo przyszłościowa, bo jest super nachmielona, jest jednocześnie bardzo łatwa, pijalna, bo nie ma wysokiej goryczki, ale co ważne, ma niską zawartość alkoholu. Ja bym sobie takich piw jak Pirze, czyli Hazy Pale życzył jak najwięcej. Bałem się trochę, czy nie wygra bezalkoholowy, bo to by był jednak troszkę przypał, ale nie. Natomiast do ostatniej chwili z Pirze walczył Bourbon Riz z alternatywy. Do tego stopnia, na początku nawet prowadził Bourbon Riz, albo inaczej, jury się podzieliła, ponieważ było nieparzyste. W jury była Asta Urbanaite, Herlinda Heras, Dawid Castro, Giorgio Marconi i z Polski Artur Kamiński, prezes PSPD. Na początku jury się podzieliło prawie po połowie z lekkim wskazaniem na Risa. Ale tak dobrze ta druga połowa jury, czy ta część argumentowała, że słuchajcie, dobra, Ris Risem, bardzo fajny, ale to jest trochę piwo limitowane, które mało kto będzie miał okazję spróbować, które być może już w ogóle nie jest w sprzedaży, tak, że może to już jest jakaś ostatnie parę butelek odłożone z danej partii, a już dawno wszystko sprzedane. I obok mamy piwo, które jest łatwe, które może w ogóle otwierać na klientów, które jest nowoczesne, to jest nowy trend. I tak dobrze argumentowane to było, tak dobrze argumentowały sędzie, że przekonały, że jednak Pirze zostało, czy inaczej, bo one nie wiedziały, jak to jest oczywiście piwo, więc, że jednak Hazy Pale Ale, a nie Riz Barrel Aged. Natomiast oczywiście ja jako szef jury nie miałbym żadnego problemu z tym, że jest to Riz Barrel Aged, ale cieszę się, że właśnie to się wpisało w te takie trendy i tak dalej, więc tutaj oddaję tą takim symbolicznym troszkę jakby wyróżnieniem dla Bourbon Risa z alternatywy, oddaję mu, że naprawdę niewiele brakowało. Natomiast uważam, że wybór jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że to browar wykorzysta marketingowo, tak żeby właśnie trafić do nowych ludzi, żeby promować nagrodę. Jakkolwiek mam pewne zastrzeżenia do na przykład tego, że Janusz Moczywąs, który się pojawił w Biedronce, to nie był Janusz Moczywąs uważony w browarze Moczywąs, Waszczukowe, tylko Janusz Moczywąs uważony dla browaru Waszczukowe, według ich receptury, ale w innym browarze. To jednak na pewno dobrą robotę zrobiło, że tamte zawieszki, że tam Kraft Roku się pojawiały, aczkolwiek no, niektórzy mówią, a to nie jest to samo piwo. I ono tak w ogóle nie wiem, jak ono mogło dostać złoty medal. I to, ale tu akurat jakby uspokaja. To się dzieje zawsze. Zawsze będzie tak, że ktoś powie, ja nie wiem, za co ten złoty medal dali. Sam w tym roku, będąc na GABF, na festiwalu, podeszliśmy, gdzie była Hazy Ipka, która wygrała, która pokonała 347 piw z całych Stanów. Najbardziej obsadzona kategoria. My to próbujemy, ja mówię, ty, ja nie wiem, o co tu chodzi, no. To w ogóle nie zasługuje na złoty medal, bo tutaj piliśmy 10 lepszych. Tak jest. Sędziowie mają swoje preferencje, sędziowie mają swoje wyobrażenie o stylu. Wreszcie, jeżeli są sprzeczne, to często się uciera jakiś taki kompromis, nie? Czyli tak, ja bym chciał to IPA, a ty byś chciał to, no to zgódźmy się, że to pośrodku co jest, to będzie taki trochę zgniły kompromis, więc tego się nie da uniknąć. Dodatkowo, warka, która idzie na konkurs, to przecież oczywiste, że browar nie wyśle najgorszej, tylko najlepszą. Marcin Ostajewski z Fortuny mówił, że jeżeli wysyłają na konkurs piwo, to wygląda tak, że biorą sobie, robią konkurs w browarze, biorą z różnych warek jakieś piwo, wybierają z nich najlepsze, najbardziej stylowe, bo to też jest ważne. I potem mnie nie dziwi, że Comez Potrójny złoty rok po roku dostaje złoty medal w kategorii triple. Jaką on miał tam w ogóle konkurencję? A to jest w ogóle stylowe piwo. To, że komuś to nie smakuje, bo to nie jest hazy IPA. Ale nie o to chodzi. Jakby był hazy IPA-em, to by właśnie medalu nie dostał w kategorii Belgian Strong Ale. Sędziowie oceniają do stylu, nie to czy komuś smakuje, czy nie smakuje, czy dobre piwo, czy niedobre. W White IPA dlatego nie ma medalu, nie że wszystkie piwa były wadliwe, śmierdziały i w ogóle były kwachy, tylko sędziowie wiedzieli, to jest dobre piwo, może i bardzo dobre, ale to nie jest White IPA. I wydaje mi się, że akurat White IPA w przyszłym roku ten styl się skończył. On został skanibalizowany przez Hazy IPA, przez New Englanda. Wydaje mi się, że w przyszłym roku po prostu White IPA dołączymy do Other IPA, bo to nie ma sensu, nie? Ten styl totalnie stracił na znaczeniu, bo kiedyś w nim pojawiały się pierwsze New Englandy, no bo mętne, a pszenica może być mętna, a okej, nie? Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla ekipy Browamatora, dla stewardów, dla tych, którzy kodowali piwa, układali piwa, prowadzili tę całą buchalterię, bo to jest naprawdę ogrom roboty. Ogrom roboty, a nie mieliśmy w tym roku żadnych problemów. No dobra, są tam rzeczy, które można poprawić, są rzeczy, nie popadajmy w samozachwyt i w pychę, nie, były rzeczy, które można poprawić, ale generalnie nie było fuck upów. I naprawdę wielką robotę tutaj wykonali chłopaki, którzy nosili piwa. Ja też jestem zadowolony z tego, jak udało mi się ten konkurs przeprowadzić. Natomiast no jest to niesamowicie obciążające psychicznie. Niesamowicie. Zresztą jak już się skarżyłem Ziemkowi, wie Ziemek, ja już chyba nie wyrobię na następne, bo ja to psychicznie mnie to obciąża już miesiąc przed konkursem, on mi się już śni. A Ziemek mówi, myślisz, że tylko tobie się śni? Więc jest to naprawdę kawał ciężkiej roboty, mam nadzieję, że dobrej. Natomiast naprawdę oczekiwanie, że wyniki będą takie, jak się komuś wydaje, jest kurka naiwne. Jak ktoś jest taki cwany, to ja proponuję, żeby sobie zrobił ślepy test piw. Niech sobie pójdzie do sklepu, kupi 10 piw w tym samym stylu. Mogą być pilsy, mogą być koncerniaki, mogą być hazy ipy, whatever. Niech poprosi kogoś, niech najpierw sobie weźmie kartkę i napisze. Najlepsze będzie to, najdrugie to, aż do ostatniego. Które przegra, które wygra. Następnie niech poprosi kogoś, żeby mu to nalał. Niech postara się uszeregować. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że żodyn nie trafi takiej kolejności, jak on napisze. No chyba, że oczywiście wybierze jakieś bardzo charakterystyczne piwa. Ale jeżeli wybierze piwa, których nie pił w danym stylu, to żaden nie trafi. Ja wiem, że to czasem się zdarzy, ale generalnie jest to niemożliwe. Sami będziecie zaskoczeni swoimi wyborami. Decyduje dyspozycja dnia, decyduje skład sędziowski. To są sędziowie, którzy preferują takie podejście, a nie takie. Na jednym stole to piwo by dostało medal, na drugim nie dostało. Tak jest! Tego się nie da przeskoczyć. Są jakieś oczywiste rzeczy, typu jak jest estrowe, to nie jest to dla lagera dopuszczalne. Ale jeden powie, no dobrze, ale na przykład, też pamiętam, sędziowałem kiedyś z jakimś składem i sędziujemy pilsy. I gość mówi, wszystko, co nie jest idealnie klarowne, to on by odrzucał. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież to są piwa z browarów restauracyjnych, z tych... Nie, pils musi być klarowny. Oni go nie... Jest smętnienie na zimno na pewno. Ja mówię, a może jest po prostu niefiltrowany? Nie, wszystkie nieklarowne won. Ale po to w składzie sędziowskim są 4 osoby, a co najmniej 3, bo tak było, bo tam 2 sędziów się dosłownie kilka dni przed konkursem dostałem wiadomość, że nie przyjadą z zagranicy. Polski sędzia też nawalił. Więc 3 przynajmniej jest sędziów, żeby minimalizować te osobiste preferencje. Oczywiście i tak zasada jest taka, że jak jakiś sędzia mówi, że absolutnie nie, to praktycznie nie przegłosowuje się go. To znaczy albo się go próbuje przekonać, albo się uznaje, że może chłop ma rację. Albo już go nie zapraszajmy, bo rozwala pracę. Raczej to nie jest tak, że 2 przegłosowuje jednego, to nie jest dobrze widziane. Co innego jest, jak już trzeba dokonać wyboru. Często tam w medalowych tych się robi nieparzystą, ale w eliminacji się robi parzystą. Ale też jest takie powiedzonko, które często Chris Swersey używa. Ale pamiętajcie, to są kwalifikacje, jeszcze go tam ze 2 razy mogą odrzucić to piwo. Don't die on the hill, czyli nie umierajcie na wzgórzu za jakieś piwo, że no musi przejść dalej, nie? Więc ja jestem zadowolony bardzo, uważam, że marketingowo w ogóle to jest majstersztyk, tak? To znaczy, pięknie się ułożyło, że ci, co zdobyli Kraft Roku, byli, że ten browar z Gniezna, dobry browar, że taki kurczę niespodziewany, diabeł z pudełka i w ogóle zaskoczenie dla wszystkich. Fantastyczna historia, że taki browar Spencer, co 2 tygodnie temu miał premierę, wystawia piwo, zdobywa medal. No, to są piękne historie. A nawet Waszczukowie, których tak ludzie tam hejtowali, że o, ten Janusz Moczywąs nierówny, a oni pokazują, że 2 piwa i złoty medal. No i co teraz? Tak samo zobaczcie sobie piwa, które się idealnie pokrywają na przykład z konkursami innymi. Także ja jestem przekonany, że konkurs był przeprowadzony rzetelnie. Najlepiej jak się dało, profesjonalnie, najbardziej profesjonalnie ze wszystkich. Oczywiście są rzeczy do poprawienia, wiem jakie. Też będziemy zbierać feedback od sędziów, żeby powiedzieli, co można jeszcze poprawić, bo w tym roku żeśmy dużo poprawili, bo na przykład wprowadziliśmy tę informację, żeby browar na przykład podawał, jakich owoców używał we fruit ale'u, jakich dodatków używał w piwach z dodatkami, żeby browarowi, sędziom, żeby było łatwiej sędziować. A jednocześnie, żeby utrudnić ewentualne rozpoznawanie piwa, a też ułatwić sędziowanie sędziom zagranicznym, to ja te wszystkie dodatki, które były wymienione przez browar, tłumaczyłem na angielski. To się wtedy troszkę anonimizowało. Już to nie było takie, a to tylko jedno takie piwo jest, nie? Nie. Więc jestem z konkursu zadowolony. Jestem zadowolony bardzo z tego, że on już naprawdę jest za nami. Jestem bardzo zadowolony z wyników. Oczywiście chciałoby się tam więcej medali, chciałoby się złoty medal w German Lagerze i tak dalej, ale to już są naprawdę, to już są detale. To już są detale, to już nie ma znaczenia, bo w którymś momencie się wkurzasz, nie? Też się wkurzałem o to, że no kurczę, co to za co ci sędziowie się czepiają, jak Hazy IPA i oni mi mówią, że nie będzie złotego medalu. Ja idę na zaplecze, patrzę te piwa, dobre piwa, o co im chodzi? Ale znowu mam swoje doświadczenie, kiedy sędziowałem na Good Beer Poland rok temu. I jak siedzisz tam, jesteś tak mega skupiony, to jest inaczej niż jak tu spróbujesz próbkę gdzieś tam na zapleczu, czy pijesz w pubie. Jest inaczej, no. I mówisz, no dobra, no to nie jest złe piwo, ale kurczę, na medal, no nie. Bo tu jest to, albo tu jest to, albo to jest nie w stylu, albo to. Moje doświadczenie jest takie, że sędziowie polscy byli bardziej surowi niż sędziowie zagraniczni. Niektórzy może aż za bardzo. W każdym razie bolało mnie to, że tam te Hazy IPA czy Imperial Hazy IPA nie dostaje złotego medalu, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, ja już mam tyle rzeczy tu na głowie, że dobra, tam to już nie ma znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc, to czy tam jest złoty medal, czy srebrny, to już na dłuższą metę nie ma takiego znaczenia. Ważne, że naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty i mogę Wam z czystym sercem powiedzieć, że jeżeli piwo dostało medal, to na to zasłużyło. Tam nie ma opcji, żeby złe piwo dostało medal. Po prostu nie ma. Tam może być, że dobre piwo nie dostanie medalu, bo będą za surowi sędziowie. Ale to jest rzadko spotykane. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.